Witam na podcaście pod tytułem Projektowanie terminali LNG. Nazywam się Maciej Gucma. Podcast ten został opracowany we współpracy z firmą Gas System SA. Ogólnie projektowaniem, takim w początkowym stadium każdego terminalu morskiego, zajmuje się dziedzina nauki zwana inżynierią ruchu morskiego. Wszystkie aspekty związane z samą budową, eksploatacją portów, ale przede wszystkim z bezpiecznym zaprojektowaniem tych portów są one związane właśnie z inżynierią ruchu morskiego. I począwszy od przejścia statku z akwenu otwartego morza przez akweny ograniczone, jakieś redy, akweny portowe, aż do samego portu, wszystkie te elementy są w zainteresowaniu inżynierii ruchu morskiego. Wymagane jest tutaj dość duże doświadczenie w projektowaniu systemów bezpieczeństwa, które wpływają bezpośrednio na możliwość eksploatowania każdego terminalu, a przede wszystkim takich terminali specjalistycznych jak terminale LNG. Terminal LNG co do zasady pozwala nam na przeładowywanie skroplonego gazu ziemnego. Ładunek ten, pomimo iż jest wysoce energetyczny, jest również ładunkiem, który jest bardzo, bardzo bezpieczny w transporcie. Sprawia to wszystko, jest to związane przede wszystkim tutaj z takimi elementami jak bezpieczeństwo samego przewozu, ale przede wszystkim świadomość użytkowników i terminali, i statków, którzy wiedzą, w jaki sposób eksploatować te jednostki i porty. Typowy terminal LNG oczywiście składa się z nabrzeża wyposażonego w urządzenia do przeładunku, urządzenia do bezpiecznego zacumowania statku, no i wszelkiego rodzaju urządzenia procesowe. Po stronie lądowej również znajdują się zbiorniki, instalacje specjalistyczne. Przeładunek LNG również może być realizowany metodą ship-to-ship, czyli ze statku na statek. Statki mogą być albo zacumowane do siebie, a następnie do terminalu, tak jak widzimy tutaj na zdjęciu, ale również może to się odbywać na pełnym morzu. Jest to metoda konkurencyjna i wtedy ta część lądowa, jakby ona może być zdecydowanie zmniejszona, być bardziej kompaktowym takim rozwiązaniem dla pewnych względów. Odmianą tego jest oczywiście terminal FSRU, który sam w sobie jest i portem, i całą częścią procesową. Jednocześnie jest statkiem, który może przyjmować ten gaz z innych statków. Jest to bardzo duże uproszczenie, pozwala na zrobienie zdecydowanie, zaoszczędzenie tutaj zdecydowanie dużo więcej miejsca na tą część lądową. Ostatnio również bardzo dużo uwagi poświęca się możliwości zasilaniu statków gazem LNG. Wymaga to oczywiście rozbudowania sieci bunkrowej, sieci, która pozwala na zabunkrowanie, czyli za zatankowanie innych statków, albo to z ciężarówek, albo z pływającej takiej stacji benzynowej. Typowo bunkierki, tutaj właśnie widzimy taką jednostkę, która podchodzi do promu i sobie spokojnie ten gaz wtedy można zatankować na statek z takiej właśnie bunkierki. Ogólnie projektowanie tych systemów bezpieczeństwa związanych z bezpieczeństwem wymaga szeregu różnych metod badawczych, różnych również specjalistycznych narzędzi, które pozwalają na uzyskanie miarodajnych wyników. Samo jakby przygotowanie się do budowy musi się oczywiście odbyć na etapie wcześniejszym niż projekt budowlany, koncepcja, czy wręcz nawet jakaś taka faza przedkoncepcyjna. Używa się tutaj różnych narzędzi, ja Państwu zaprezentuję kilka z nich. No, w etapach badań, które możemy sobie wymienić, no to oczywiście jakieś wstępne założenia,
co chcemy robić. Wykonujemy przejazdy albo symulatorem takim, tak zwanym LTS, Limited Task, lub symulatorem Full Mission, FMS. Limited Task to jest taki symulator, który widzimy tutaj. On pozwala na zgrubne opracowanie tego, jak ma wyglądać port, jak ma wyglądać keja, jak mają pływać sobie tam statki. Następnie trzeba nawet wykonać analizy falowania, porównać wyniki, uwzględnić ewentualnie jakieś zmiany związane właśnie przykładowo z falowaniem, które jest tutaj głównym elementem, wykonać korekty i na koniec zrobić walidację już na symulatorze Full Mission Bridge Simulator. Takie walidacje oczywiście są konieczne. No i już dotyczą ostatniego jakby etapu badań, kiedy mamy gotowy port, który można by już poddać samemu projektowaniu takiemu architektonicznemu i hydrotechnicznemu. Symulatory FMBS pozwalają na bardzo wierne odwzorowanie warunków panujących na statku. Modeluje się zarówno sam statek, ale również się modeluje nowo projektowany port, który jeszcze nie istnieje. Takie porty w kilku wariantach należy wykonać i wtedy osoby doświadczone, kapitanowie, piloci wykonują szereg przejazdów w różnych warunkach zewnętrznych, meteorologicznych, w różnych konfiguracjach holowników i jednostek wspomagających. Po tych symulacjach wtedy można określić, czy poziom bezpieczeństwa dla danych warunków i danego układu portu i statku jest wystarczający, czy należy wykonać inne elementy pozwalające na zaprojektowanie innego jakby układu. Tu mamy taki krótki filmik, gdzie widzimy pracę na symulatorze FMBS. Ale to akurat są prace związane z portem w Świnoujściu. To jest identyczne, prace muszą być wykonane dla każdego terminala. Jak widać, odzorowanie jest bardzo zbliżone do tego, co mamy na statku. No i możemy sobie wtedy spokojnie przebadać wszelakie interakcje między holownikami, między pilotem a kapitanem. To wszystko może być tutaj sprawdzone. Przede wszystkim możemy zweryfikować działanie samego portu i jego funkcjonalność. Oprócz tego konieczne jest wykonanie szeregu badań symulacyjnych związanych z samym procesem przeładunku gazu, czy jest to wystarczająco bezpieczne, czy jest to zaprojektowane w sposób pozwalający na wykonanie tych wszystkich operacji, często bardzo złożonych, długotrwałych i mocno zaawansowanych, w sposób taki, który jest przyjęty przez międzynarodowe standardy, przez wszelkiego rodzaju organizacje, które nad tymi standardami gdzieś tam czuwają. Badania rzeczywiste, które się wykonuje, oczywiście nie ma możliwości, żeby zrobić badania rzeczywiste na nieistniejącym porcie, natomiast same jakby elementy związane z badaniami można tutaj skalować i mając doświadczenie w projektowaniu innych portów, innych kei, można je przenosić jakby do rozwiązań. To jest przyjęta praktyka na całym świecie. Inżynierowie, którzy mają doświadczenie w projektowaniu, są często używani, jakby tak powiedzieć, do tego, aby prowadzić walidację rozwiązań, które są jeszcze nieistniejące. I również w badaniach rzeczywistych czasami się używa różnego rodzaju narzędzi po to, żeby zweryfikować, czy faktycznie ten poziom bezpieczeństwa jest wystarczający. Wariantowanie jest takim elementem projektu koncepcyjnego, jeszcze wstępnego projektu, gdzie przygotowuje się kilkanaście, czasami kilkadziesiąt różnych wariantów. Tu akurat widzimy falochrony.
które w jakiś tam sposób są optymalizowane, zmieniane i w zależności przykładowo od wyników falowania CFD my możemy powiedzieć, że ten falochron jest lepszy bądź jest gorszy i poddać go dalszym analizom symulacyjnym. Wyniki, które można otrzymać, to oczywiście tutaj również są przykładowe dla przykładowego portu. Dla konkretnego wiatru z dziesiątek przejazdów wykonanych przez pilotów i kapitanów zbiera się te dane, analizuje się je, wybiera się najkorzystniejszy wariant lokalizacji i ewentualnie poddaje się go optymalizacji zmianom, czy to układu, czy to samej jakby lokalizacji portu. Jest to oczywiście dużo tańsza metoda niż zbudowanie infrastruktury i gdyby się potem okazało, że nie można jej używać, no bo wchodzi fala, czy wiatr nie pozwala na zacumowanie w bezpieczny sposób. Tak oczywiście się nie robi, ale wszelkiego rodzaju inne metody tutaj nie dają tak dobrych wyników jak metody symulacyjne. Co do samego bezpieczeństwa, już takiego jakby instrumentalnego, oczywiście organizacje międzynarodowe, które mają swoje wytyczne, podają te wytyczne w postaci zaleceń. Te zalecenia są wdrażane na tyle, na ile to jest możliwe i zgodne z prawodawstwem lokalnym. No i oczywiście to jakby wprowadzenie i zastosowanie tych wszystkich rekomendacji jest po stronie projektującego terminal. To wszystko musi być uwzględnione. Dzięki temu dla LNG praktycznie nie ma jakby poważnych awarii w trakcie całej jakby historii użycia gazu na morzu. Tak naprawdę jedyna jakaś tam poważna awaria zdarzyła się na samym początku, kiedy człowiek jeszcze nie miał świadomości z używania LNG. Natomiast wszystkie inne to były awarie w zdecydowanie mniejszej skali i tutaj ta świadomość sytuacyjna tego, co jest przewożone, zdecydowanie wpływa nam na bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Modele bezpieczeństwa procesowego to jest jakiś tam już kolejny etap wyniku stosowania różnego rodzaju rekomendacji i procedur. Nawet w najlepszym systemie należy założyć ten czarny scenariusz i wtedy dodatkowo zabezpiecza się taki obiekt na przykład przez zmianę lokalizacji czy wprowadzenie dodatkowych elementów zabezpieczających. No i tak pokrótce przedstawiłem czym zajmuje się tutaj ta ukazana inżynierią ruchu morskiego, czym należy się zająć w przypadku projektowania nowego terminalu. Dziękuję za uwagę i proszę ewentualnie o pytania.